doskonale to, co wydarzyło się ponad rok temu. Nowa dla nas sytuacja pandemiczna zasiała w naszych sercach i umysłach niepewność, strach i obawę o bezpieczne jutro. Przerwaliśmy naukę bezpośrednią, wprowadzając naukę zdalną. Przestaliśmy chodzić do pracy, zamarły w oczekiwaniu na dalsze zdarzenia wszystkie instytucje. Rządzący Polską doświadczyli brzemienia wielkiej odpowiedzialności za kraj i obywateli. W niepewności i oczekiwaniu na dalsze zdarzenia pojawiła się myśl, że konieczne jest odmrażanie gospodarki, potrzeba jest powrotu do pracy, szkół oraz na uczelnie. W bardzo trudnej sytuacji wielu mniejszych i większych firm zapanowało przekonanie, że aktywizowanie gospodarki poprzez dawanie firmom zleceń to działania, które można określić mianem patriotycznym, służące gratowaniu ojczyzny. Z wielką uwagą śledziliśmy inicjatywy naszego ministerstwa i staraliśmy się wychodzić im naprzeciw. Ten nowy patriotyzm wymagał od wszystkich odwagi i odpowiedzialności, gdyż finanse państwa potrzebowały sprawnych działań. Powstał wtedy pomysł, żeby ruszyć na szeroką skalę z inwestycjami w naszej uczelni. Fotowoltaika, akademik z częścią dydaktyczną, to niektóre z nich. Pan minister Sebastian Skuza wsparł nas wtedy finansami, przeznaczając 3,5 miliona złotych na akademik. Ale przede wszystkim zaraził nas swoim optymizmem, że się uda. Na rozpoczęcie był to piękny zastrzyk gotówki. Roboty ruszyły pełną parą. Byliśmy wizytówką aktywności antycovidowej. I wtedy dotarło do nas wspaniałe wsparcie finansowe od pana ministra Przemysława Czarnka. Otrzymaliśmy aż 7 milionów złotych. Bardzo jesteśmy wdzięczni panom ministrom za wyrozumiałość, za dostrzeżenie naszego zaangażowania na rzecz społeczności akademickiej i wspieranie go finansami. Dzisiaj stoimy w budynku, który będzie służył studentom. Zarówno w ich nauczaniu, jak i zamieszkaniu. Jestem przekonany, że bardzo komfortowym i tanim. Przyciągającym do nas studentów z całej Polski oraz z zagranicy. Myślę, że wiele osób w regionie jest wdzięcznych za pracę, którą mieli dzięki tej instytucji. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy przyczynili się do wsparcia naszych studentów i uczynili ich studiowanie lepszym. I pamiętam naszą pierwszą inwestycję, którą był bazar, którą się bardzo sprawnie udało zrealizować ze znacznym wsparciem ze strony państwa. Ale to właśnie ta sprawność działania, to podejście, to wyznaczenie cel przez uczelnię, mocno mnie do państwa przekona, że jednak możecie i chcecie, że czujecie misję tu na Podlasiu w społeczności lokalnej. I pamiętam też nasze telefoniczne rozmowy z panem rektorem w kwestii rozpoczęcia prac nad tym właśnie obiektem, który mamy już możliwość się w nim znajdować i widzieć efekty wsparcia ze strony ministerstwa. Dzisiaj spotykamy się na ulicy Sidorskiej przy Państwowej Szkole Wyższej i to, co widzimy tu, gdzie jesteśmy, to powstaje kolejna budowla i obiekt wznoszony przez Budomex. Gdybyśmy mogli właśnie usłyszeć od prezesa, na czym polegały prace, czy jest to trudna inwestycja i na jakim etapie jesteśmy. Budynek realizowany przez nas to jest budynek akademika przeznaczony na około 100 studentów z częścią dydaktyczną w parterze. Cała część właśnie parterowa jest poświęcona dydaktyce i przeznaczona dla dydaktyki. Obiekt nie jest bardzo trudnym obiektem do realizacji, natomiast sam fakt, że
Umowę na realizację tego obiektu podpisywaliśmy na przełomie kwietnia i maja 2020 roku. Mówi o tym, jaka jest skala trudności w realizacji tego obiektu. Gdzie niegdzie w Polsce czas oczekiwania na pozwolenie na budowę od momentu rozpoczęcia prac nad projektem trwa rok lub dwa. Tutaj w przeciągu tego roku mamy obiekt zrealizowany i nie tylko w stanie surowym, ale też na ten moment wyprzedzająco jesteśmy już tutaj i z instalacjami i z tynkami prawie ukończonymi. Także jeśli chodzi o skomplikowanie nie jest, ale natomiast jeśli chodzi o tempo realizacji, no, wymaga naprawdę tutaj wzorowej współpracy między inwestorem, a także zaangażowaniem, a wykonawcą, a także zaangażowaniem naprawdę znacznych sił. Ten obiekt oczywiście nabierze jeszcze swoich barw. Elewacja. Tak, no elewacja będzie w takich tradycyjnym wykonaniu jak większość obiektów Państwowej Szkoły Wyższej w Białej, a dodatkowo będzie wkomponowana instalacja fotowoltaiczna, która będzie ten obiekt zasilała w prąd. Ta instalacja będzie z dwóch elementów, będzie instalacja dachowa, ale też i elewacyjna. Ciekawostkę na koniec dodajmy, że ten obiekt powstaje praktycznie na miejscu byłego basenu, który został całkowicie rozebrany. Tak, właśnie w ramach tego zadania mieliśmy też i dokonać rozbiórki, co no, też świadczy o skali trudności. Ja chcę powiedzieć jeszcze, że ten obiekt też jest samowystarczalny energetycznie. On nie tylko będzie samowystarczalny w prąd, ale też i w energię cieplną. Tam tylko w okresach no, dosyć dużych mrozów będzie wymagał wspomagania z ciepłem z pecu, natomiast generalnie będzie samowystarczalny. Pasywność, takie ciekawe słowo. Modne. Prezesie, na koniec, dobra współpraca Państwowej Szkoły Wyższej i Budownictwa. No bez tej dobrej współpracy na pewno takiego efektu by nie było i w takim czasie. Abyś uświęcił to konkretne miejsce pod budowę domu studenta, aby wszelkie prace związane z tą inwestycją przebiegły pomyślnie, aby ten dom służył rozwojowi młodzieży i był dla nich miejscem zdobywania wiedzy, dobrego życia oraz pięknych wspomnień. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego niech wstąpi na was i pozostanie z wami na zawsze. Wzmianki mówią też z tamtego okresu i o Francji, i o terytorium dzisiejszych Niemiec. Ten zwyczaj jest tak silny, że w przypadku braku zawieszenia wiechy budowlańcy schodzili z placu budowy i to było usprawiedliwione przez wszystkich, ponieważ inwestor lub kiedyś gospodarz tego nie realizował.